Na program zaprasza sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna. Dzień dobry Państwu, Maksymilian Wysocki, zapraszam na dzisiejszy wywiad gospodarczy. Naszym gościem dziś jest pan Łukasz Janczuk, współzałożyciel i projektant ze studia Juggler Games, polskiego studia, które opracowało grę Memory of Us, czyli Pamięć o nas, można tak to, mam nadzieję, bez błędu przetłumaczyć. Jest to niezależna polska gra, niektórzy twierdzą, że jest to polska gra patriotyczna. Dlaczego? Jak wygląda? Dlaczego warto zwrócić na nią uwagę? Być może w kontekście też okresu świątecznego i prezentów świątecznych. Opowiemy zaraz, ale żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, zapraszamy na krótki zwiastun. Jak Państwo widzą, gra jest specyficzna. Widać od razu specyficzny jej klimat. Jest też dostępna na wszystkie najpopularniejsze platformy za pośrednictwem także wszystkich najpopularniejszych platform. Co ją wyróżnia, Panie Łukaszu? Zdecydowanie zawsze uwagę do niej przyciągała szata graficzna, ten wyraźny styl, a on wynika bezpośrednio z tego, czym ta gra jest. Memory of Us jest grą przygodową, która opowiada o przyjaźni dwójki dzieci, którzy poznali się w dość mrocznych czasach, bo tak naprawdę w przededniu wojny i w trakcie jej trwania, więc opowiadamy losy tej dwójki oparte na prawdziwych wydarzeniach z historii. Czy dla kogo to jest gra? Czy to jest gra dla dzieci, czy to jest gra tylko dla dorosłych? Jeżeli dla dzieci, to w jakim wieku? Tu jest tak, na pewno warstwę historycznej alegorii dobrze odbierają dorośli, którzy potrafią ją odczytać, mają wiedzę na ten temat, ale jak zauważyliśmy po styczności z graczami, świetnie działa też na dzieci, bo nawet wtedy, kiedy nie potrafią odczytać warstwy historycznej, to emocje zawarte w grze, przyjaźń, alienacja konkretnych osób ze społeczeństwa i te mroczniejsze elementy są dla nich absolutnie czytelne i też potrafią się tym bawić. Tak samo stopień trudności gry jest tak dostosowany, żeby można było, żeby i dorośli mieli zabawę i żeby dzieci tak jak patrzyliśmy 7 do 10 lat, dzieciaki, które już potrafiły poradzić sobie z kontrolerem, były w stanie przechodzić poziomy w naszej grze bez problemów, więc i często robiły to z rodzicami, jak pokazywaliśmy grę na targach, więc była to też fajna interakcja pomiędzy rodzicami a dzieciakami. Kiedy rozmawialiśmy o tej grze w redakcji, część z nas już w nią grała, faktycznie ten wątek, że jest to produkcja patriotyczna, się przewijał. Generalnie co do zasady tutaj nie ma za bardzo jakoś chyba szczególnie akcentowanej polskości, natomiast jest ten wątek wojny, jest ten wątek okupacji. I też, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, ale ja widzę w tym tytule pewną wartość dodaną, wynikającą z edukacji o polskiej historii w kontekście, i tutaj możemy się spierać, ale tych ataków i prób zakłamywania polskiej historii, o tym, że były polskie obozy koncentracyjne i tak dalej, jest pokazanych kilka autentycznych i fajnych historii z czasu II wojny światowej, polskiej historii, właśnie w tym kontekście tej próby przetrwania tych dzieci, tej ucieczki, współpracy, tego ratowania tych dzieci. Co autentycznego, jakie autentyczne opowieści z naszej historii są w tę grę wplecione?
Te autentyczne inspiracje są na kilku poziomach. Po pierwsze, jest to ogólna inspiracja wydarzeniami. To jest, zaczynamy w przededniu II wojny światowej, wydarzenia rozciągają się przez okres okupacji Warszawy, powstanie getta w Warszawie, aż do powstania w getcie warszawskim i jego upadku. Na przestrzeni tych wydarzeń toczy się gra i przygoda dwójki naszych bohaterów. Oprócz tego w grze można spotkać faktyczne historyczne postacie, takie jak Janusz Korczak, Irena Sendler. Nasi bohaterowie mają z nimi styczność. Są to bohaterowie niezależni, ale mamy okazję poznać ich historię. Następnym aspektem, w którym gracz może rzeczywiście odsłonić tą zasłonę bajki i spojrzeć za to, co się za nią kryje, to w trakcie przechodzenia gry możemy poukrywane obiekty na levelach odnaleźć, które w oddzielnym menu w grze odblokowują historyczne informacje, które dodatkowo wzbogacają cały obraz tutaj. My staraliśmy się tę grę zrobić dość uniwersalną, więc ona jest pozbawiona symboliki, nie ma swastyki, nie ma polskiej flagi, nie ma gwiazdy Dawida. My używamy, żeby pokazać kwestię podziału w społeczeństwie wprowadzoną przez, w naszym przypadku, złe roboty. Tak, ponieważ nie ma Niemców jako Niemców, nie ma swastyk, natomiast Niemcy są zilustrowani jako właśnie te złe roboty, prawda? Tak. Jeśli się im przyjrzeć, to widać, że to, jak oni zostali stworzeni, te roboty, jak zostały stworzone, to my opieraliśmy się na faktycznych zdjęciach żołnierzy czy policjantów z tego okresu i w ten sposób tworzyliśmy ich wygląd, żeby nadać im charakterystyczne elementy, żeby dalej budować tą alegorię, czym oni są naprawdę, ale poza tym są to po prostu złe roboty. Może to i nawet lepiej w kontekście dzieci. Zresztą to jest świat wojny widziany oczami dzieci, stąd może i z jednej strony łatwiej przyswajalne jest to w kontekście nawet politycznej poprawności, ale z drugiej strony ten nadaje ten element baśniowości też temu światu, co chyba też sprawia, że to staje się takie bardziej porywające. To wybory, które tutaj podjęliśmy, nie były stworzone w kontekście politycznej poprawności, ale żeby dotrzeć z opowieścią do jak najszerszego grona odbiorców. Żeby ta opowieść była zrozumiała i czytelna w miarę możliwości na całym świecie. Dlatego w pierwszej warstwie opowiadamy historię dzieciaków. Każdy odbiorca rozumie, że dzieje się to w trakcie wojny, ale warstwa emocjonalna pozwala docenić tą historię nawet wtedy, kiedy nie jest zrozumiałe, co bezpośrednio ją inspirowało. Ale mnie osobiście często zaskakiwało, kiedy na przykład w trakcie pokazów gry w Stanach Zjednoczonych osoby, które nawet nie przypuszczałbym, że mają, że są w stanie to odczytać, ze względu na odległy krąg kulturowy nawet, łapią bardzo szybko, o czym gra jest naprawdę, a równocześnie formuła jest na tyle otwarta na interpretację, że można ją odczytać też inaczej. Tak na przykład zdarzyło nam się w Stanach odczytać to jako alegorię do rasizmu i wykluczenia osób o innym kolorze skóry. To bardzo ciekawe. Może właśnie pomówmy jeszcze chwilę o tym odbiorze na świecie. Jak ta gra została na świecie odebrana, jakie zbiera recenzje obecnie? Ogólny odbiór jest bardzo pozytywny. Zebraliśmy dużo dobrych recenzji. Między innymi duży portal Destructoid 7,5 na 10 i dziesiątki innych recenzji, plus na Steamie od zwykłych użytkowników. Jak na razie cieszymy się 100% skutecznością pozytywnych recenzji, co jest bardzo przyjemne i uważamy to za swój ogromny sukces, że udało nam się stworzyć coś, co po prostu podoba się graczom. No to jest fajne, że jest to uniwersalne, jednocześnie przeplata i przemyca parę wątków, w tym właśnie tą polską historię. Wróćmy na chwilę do tego, bo to mnie bardzo interesuje. W jakich kontekstach, w jakich scenach są autentyczne postaci osadzone? Czego się możemy w trakcie gry dowiedzieć, czego się możemy dowiedzieć z innych źródeł związanych z grą? Ja się posłużę przykładem po prostu Janusza Korczaka. Dzieci spotykają go, kiedy getto już istnieje,
i ludzie zostali tam przeniesieni. I w trakcie swoich zabaw, bo dzieciaki w pierwszej kolejności szukają możliwości zabawy, to zwykłe urwisy są, to okoliczności są mroczne, więc w trakcie swojej poszukiwania rozrywek natrafiają na sierociniec prowadzony przez Janusza Korczaka, który w wyniku wydarzeń, które tam mają miejsce, prosi ich o pomoc, żeby spróbowali zdobyć lekarstwa dla chorych dzieci. Tutaj wydarzenia w grze prowadzą gracza przez różne przygody na drodze do zdobycia tych leków. I później, w trakcie gry, dowiadujemy się też już z czyjejś opowieści, jaki los spotkał Janusza Korczaka i jego podopiecznych. Więc jego historia jest pokazana zarówno w rozgrywce, jak i na cutscenach w opowieści innych bohaterów. No i super, bo to świadczy tylko o tym i pozwala dalej dostarczać tę wiedzę, że jakie bohaterstwo też było i jakie świadectwa były w trakcie II wojny światowej po polskiej stronie. A teraz z przyjemniejszych wątków, o których chciałem spytać odnośnie tej gry. Lektor. Lektor, nie wiem, czy państwo wiedzą, kim jest Patrick Stewart. Młodzi go mogą kojarzyć jako łysego gościa od takiego mema. Ja go osobiście kojarzę z legendarnej roli Jean-Luc Picarda z serialu Star Trek. Część młodszych jako profesora Charlesa Xaviera z X-Menów go na pewno kojarzy. Ten pan jest lektorem całej tej gry, całej tej pięknej opowieści. Niesamowicie on jest w stanie poprowadzić tą narrację. Jak to się wam udało, że namówiliście pana Stewarta do udziału w tej produkcji? Z tym nie wiąże się żadna wielka historia, to po prostu była ciężka praca. To było poszukiwanie kontaktów i znalezienie sposobu, jak dotrzeć do kogoś o takim statusie. Więc korzystając z okazji różnego rodzaju targów i branżowych imprez, rozmawialiśmy z ludźmi i między innymi zetknęliśmy się z właścicielem londyńskiego studia nagraniowego OMUG, który po zobaczeniu naszej gry powiedział, że on by chciał nam pomóc i spytał, kogo chcielibyśmy mieć jako narratora do tej gry. Powiedzieliśmy mu, kogo szukamy, i on zaoferował, że pomoże. Jest to studio, ma duże doświadczenie w nagrywaniu materiałów do gier i często pracują właśnie z celebrytami, więc dzięki niemu mieliśmy dostęp do sieci kontaktów znacznie szerszej niż nasza. On nam umożliwił skontaktowanie się z agentem Patricka Stewarta. Pokazaliśmy nasz projekt, z drugiej strony było zainteresowanie, żeby wziąć w tym udział, więc w dużej mierze sam projekt był interesujący. No, gadaliśmy szczegóły i spotkaliśmy się w studiu nagraniowym. I platformą porozumienia, płaszczyzną porozumienia było raczej to, że jest to interesujący projekt, w którym akurat Stewart chciałby uczestniczyć, niż pieniądze. Zdecydowanie. Projekt odgrywał tutaj ogromne znaczenie. Sir Patrick Stewart ma ogrom ofert i udało nam się go przekonać. To jest piękne. Naszą pracą. Dobrzy ludzie są wszędzie, to jest piękne. Okej, chciałem na koniec spytać o generalnie polski rynek gier komputerowych. Jak teraz pana zdaniem wygląda? Jest to już, nie powiem, że któraś z kolei, tak, ale przynajmniej druga lub trzecia fajna polska produkcja, która zdecydowanie się na rynku wyróżnia, więc jakbyśmy mogli troszeczkę o tym polskim rynku gier i jego obrazie obecnym opowiedzieć. Polski rynek gier jest w tym momencie stale rośnie. Mamy na rynku kilka firm, które są już naprawdę duże i odniosły duże sukcesy. No, CD Projekt jest oczywisty, ale Techland, 11bit są to studia, które w tym momencie zatrudniają już po kilkaset osób przy produkcji swoich gier. Ale tak naprawdę, jak spojrzeć głębiej, to w Polsce są już dziesiątki małych studiów zajmujących się produkcją gier na PC-ty, gier mobilnych. To są małe, kilkuosobowe zespoły, czasami kilkunastoosobowe, do tego stopnia, że zaczyna być już wszystkim trudno znaleźć ludzi do zespołów, którzy mają odpowiednie kwalifikacje, żeby pracować w tych grach. Po prostu skrobiemy dno. Brak rąk do pracy jest wszędzie, tutaj także. Okej, bardzo panu dziękuję za dzisiejszą wizytę, za bardzo interesującą rozmowę. Dziękuję. Moim gościem dziś był pan Łukasz Janczuk, współzałożyciel i projektant ze studia Juggler Games.
Dziękuję panu serdecznie i dziękuję państwu. Nie mówię, że namawiam, ale zachęcam do rozważenia także takiego prezentu, bo jak widać, jest to bardzo interesująca rzecz. Dziękuję, życzę miłego dnia i do widzenia. Na program zaprosił sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna.